Jak powinniśmy przechowywać? Ja w ogóle zapraszam do tego, żeby korzystać z dobrodziejstwa internetu, różnych mediów, publikacji i żeby samemu sobie poczytać, bo to wtedy człowiek poświęci godzinę, powiedzmy, a jest już naprawdę mocno obyty z tą tematyką. Najczęstsze błędy, które popełniamy, to jest trzymam pieczywo w lodówce. Tam pieczywo czy czerstwieje dużo szybciej, jakoś trzykrotnie. Nie powinniśmy trzymać wielu warzyw i owoców też w lodówce, albo nie trzymać z innymi produktami, warzywami i owocami, bo niektóre z nich wydzielają etylen. Jest to hormon wzrostu, który powoduje, że inne produkty bardzo szybko dojrzewają, przez co bardzo szybko też gniją i już nie nadają się do spożycia. Nie do końca też wiemy, jak przechowywać wędliny i sery, a te powinny być przechowywane w jakichś papierowych, materiałowych opakowaniach, które zapewniają dostarczenie tlenu, czyli przewiewność. Z ciekawych rzeczy też pamiętajmy, że wszystko, co jest krojone, a teraz mamy tę wygodę, że możemy brać krojone, jest szybciej się psuje, nawet ze dwa razy szybciej niż ser krojony, dwa razy szybciej się psuje niż ser w bloku. Także tych rzeczy a propos przechowywania jest sporo, bo faktycznie i produktów jest sporo i różnych grup produktów, także też często boimy się na przykład zjeść produkty po terminie, jeżeli jest napisane najlepiej spożyć do. To jest taka luka, którą sobie zostawia producent, że najlepiej, ale niekoniecznie musisz. Jeżeli na przykład taki ryż był przechowywany w sposób odpowiedni, bez dostępu jakichś szkodników, bez dostępu wilgoci, to ja z czystym sumieniem mógłbym taki ryż skonsumować miesiąc czy dwa po terminie przydatności.